Bliskie relacje są ważne w życiu każdego człowieka. Wiele osób zastanawia się nad tym, czy umiejętność budowania szczęśliwego związku zależna jest od naszych predyspozycji, czy może od nabytych w trakcie życia umiejętności. Nazywam się Karolina Borek, jestem współzałożycielką platformy do psychoterapii online Riseify.pl i zapraszam Cię na film o tym, czym są style więzi i jak wpływają na to, w jaki sposób łączymy się w pary. Jest styl przywiązania. Aby dobrze zrozumieć mechanizm tworzenia się więzi, należy cofnąć się aż do wczesnego dzieciństwa i przyjrzeć się swoim relacjom z rodzicami czy opiekunami. Do około trzeciego roku życia u dziecka kształtuje się tak zwany styl przywiązania. Jest to pewnego rodzaju matryca psychologiczna, która kształtuje nasze zachowania i dobór partnerów w przyszłości. Jakie wyróżniamy style więzi? Wyróżniamy cztery podstawowe style więzi. Bezpieczny, lękowy, unikający oraz połączenie lękowo unikającego, czyli styl zdezorganizowany. Wzorzec bezpieczny kształtuje się wtedy, gdy opiekun potrafi adekwatnie reagować na sygnały dziecka. Na przykład, gdy dziecko płacze, przytula je, daje mu poczucie, że jest kochane i może czuć się bezpiecznie. Gdy jako dziecko czujemy się bezpiecznie w relacji z opiekunem, również nasze dorosłe relacje będą kojarzyć się nam z czymś bezpiecznym. Osoby z bezpiecznym stylem więzi z łatwością wchodzą w relacje, nie boją się ich, podchodzą do drugiej osoby z ufnością, ponieważ relacja nie kojarzy im się z cierpieniem. Mają również łatwość w okazywaniu bliskości i miłości. W wzorcu lękowym opiekun nieadekwatnie reaguje na potrzeby dziecka. W takich samych sytuacjach potrafi raz nakrzyczeć na dziecko, a raz go przytulić. Dziecko wtedy ma poczucie, że musi zasłużyć sobie na miłość. Może czuć się niewystarczająco dobre, co później będzie miało znaczenie dla jego przyszłości. W dorosłych relacjach takie osoby są nadmiernie kontrolujące i zazdrosne, boją się, że mogą zostać zdradzone. Stale potrzebują potwierdzenia, że są kochane. Zdarza się, że bardziej niż o swoje potrzeby dbają o potrzeby partnera, gdyż boją się odrzucenia. Wzorzec unikający tworzy się, gdy opiekun odrzuca dziecko. Jest obojętny i niechętnie nawiązuje jakikolwiek kontakt. Dziecko uczy się wtedy, że może polegać tylko na sobie. Takie dziecko może wydawać się niezwykle samodzielne, ma jednak przekonanie, że nie może nikomu zaufać. Konsekwencją wzorca unikającego jest tendencja do wchodzenia w dorosłym życiu w relacje, które nie mają przyszłości. Mogą mieć trudność z zaufaniem drugiej osobie lub z okazywaniem bliskości. Cenią sobie niezależność i poczucie bycia osobą samowystarczalną, dlatego są nadwrażliwe na ewentualne próby kontrolowania przez partnera. Zdarza się, że krytykują relację, w której są, ponieważ nie chcą, aby się rozwinęła. Wzorzec zdezorganizowany jest połączony z niezdrowym środowiskiem dziecięcym, w którym nie brakuje różnych form przemocy fizycznej czy emocjonalnej. W konsekwencji takie osoby mają ukształtowany negatywny obraz siebie i otaczającego ich świata. W relacjach w dorosłym życiu takie osoby mogą jednocześnie unikać relacji, jak i wchodzić w związki, w których mają ogromną potrzebę kontroli, w lęku przed odrzuceniem. Cechą charakterystyczną jest to, że mają trudność w regulacji swoich zachowań oraz emocji. Dlaczego tak się dzieje? W dorosłym życiu podążamy za tym, co jest nam dobrze znane, dlatego podświadomie znajdujemy partnerów, którzy przypominają nam okres dzieciństwa czy dorastania, niezależnie od tego, czy jest on dla nas korzystny, czy też nie. Związane jest to z zasadą ponownego przeżywania, która polega na powtórnym odtwarzaniu sytuacji dziecięcego wieku, nawet tych bardzo bolesnych czy traumatycznych. Podświadomym celem takiego zachowania jest doprowadzenie do szczęśliwego zakończenia negatywnych doświadczeń z dzieciństwa. Jak świadomie nawiązywać zdrowe relacje? Jeśli masz bezpieczny styl przywiązania, a w twoim związku pojawiają się sytuacje, których zupełnie nie rozumiesz, powinien być to dla ciebie sygnał ostrzegawczy. Jeśli posiadasz styl przywiązania lękowy, Możesz mieć skłonność do wybierania partnerów z unikającym stylem przywiązania. To przyciąganie bierze się ze względu na biologicznie zakodowany wzorzec powtarzania znanego nam scenariusza. Związek z osobą unikającą potwierdza przekonania osoby lękowej na temat tego, że pragnie więcej niż jest w stanie otrzymać. Gdy dostaje sprzeczne sygnały, jej system przywiązania zostaje pobudzony i relacja angażuje ją jeszcze bardziej. Jeśli posiadasz styl przywiązania unikowy i zwiążesz się z osobą o podobnym stylu więzi, może to wzmocnić Twoje negatywne przekonania o sobie, np. to, że nie można Cię pokochać. W takiej relacji możesz mieć poczucie odrzucenia, co może jeszcze bardziej wzmocnić poczucie, że związki są nie dla Ciebie. Jeśli posiadasz styl przywiązania zdezorganizowany, zależy Ci na odczuwaniu bardzo silnych emocji. Dlatego będziesz wybierał partnerów, którzy raczej nie posiadają bezpiecznego wzorca. Spokojna, zdrowa relacja mogłaby być dla Ciebie zbyt nudna, dlatego najczęściej wybierasz partnerów, z którymi utrzymanie relacji to prawdziwe wyzwanie. Jak zmienić swój styl przywiązania? Świadomość w zakresie stylu więzi jest pierwszym krokiem do stworzenia szczęśliwego związku. Pamiętaj, że trudna historia rodzinna nie przekreśla Twoich szans na stworzenie zdrowej relacji. Zmiana dotychczasowych schematów wymaga pracy ze względu na trwałość nabytych zwyczajów i reakcji, ale jest możliwa. Zauważenie i zrozumienie własnych przekonań, emocji oraz zachowań jest pierwszym krokiem do wypracowania nowych wzorców przywiązania, a w efekcie na tworzenie zdrowych relacji. Każda relacja jest jednak inna, dlatego warto omówić swoje indywidualne trudności w związkach z psychoterapeutą. Link do konsultacji znajdziesz w opisie filmu.